Pozwolę sobie wtrącić, że w naszych obliczeniach i rozważaniach pomijany będzie opór powietrza. Naturalnie wysokość, na jaką wniesie się ciało, będzie znacznie mniejsza niż promień Ziemi. Dzięki czemu będzie można przyjąć, że mamy jednorodne pole grawitacyjne. Tak, to zresztą tyczy się wszystkich rzutów, które będziemy dzisiaj omawiać, ale przejdźmy do sedna sprawy. W rzucie pionowym ciało wznosi się z wysokości zerowej, po linii prostej do góry. Dzieje się tak dzięki prędkości początkowej nadanej ciału skierowanej do góry. Przyspieszenie, a w zasadzie opóźnienie, jest równe przyspieszeniu ziemskiemu i jest skierowane do dołu. Następnie na ułamek sekundy ciało zatrzymuje się na wysokości maksymalnej. Patrząc na to z matematycznego punktu widzenia, czas tego zatrzymania jest równy zero. Jednak dla zobrazowania możemy o tym mówić w ten sposób. Następnie ciało opada w dół z przyspieszeniem ziemskim aż do poziomu zerowego. Czasem rozważamy przypadki, w których ciało opada dalej, ponieważ było wyrzucone z jakiejś wysokości.